No i jedziemy bronować. Ale cisza. Witajcie! Dzisiaj ten kawałeczek. Tylko najpierw tutaj jeszcze pozbieram te gałęzie, co zostawili ci, którzy tu mieli posprzątać po tym drzewie. No i zaraz tutaj ten kawałeczek, tu będzie z pół hektara. Wczoraj zrobione było to. Dzisiaj to, a potem tam za rowem pojedziemy robić. No tyle, o ile tutaj posprzątane, reszta brona zbierze. No niestety, taka góra, no mówię, no sam musiałem to zrobić, bo trzeba pilnować tych ludzi, nie zbyło mnie. Tutaj jeszcze został taki kołek, gałąź wbita, muszę ją omijać. Później wezmę linkę i wyciągnę to. A tymczasem trzeba by ziarna nasypać. No ale tu mi wpadł worek, więc muszę go najpierw stąd wydłubać. Wrzucę go tam. No i będzie jakoś. Jakoś powinno być. To działamy. No, trzeba to wydłubać teraz. Stanę tutaj wyżej, będzie mi łatwiej. O! Teraz wejdę tam. O! Worek tu. Połowa. Mniej więcej jest połowa. No i tu musi starczyć. Aha, ale nóż zostawiłem w kurtce, a kurtka na ciągniku. Da się to rozwiązać? Kiedyś pamiętam, było coś takiego. Słuchajcie. Tak były te worki wiązane, że jak się złapało za sznurek, to wrt, cały odwiązany. A teraz, kurde, nie wiem, co oni za słupy robią. Że nie idzie tego w ten sposób odwiązać. No się zaraz wiąże, skubaniec. O, i on tu powinien, widzicie, pyk, 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 może pójdzie, jest. O, dobra. Sznurek, żeby nie było jak w tej czerwonej, że jeździli po sznurku i się wszystko, proszę ja was, zaplątało w koło, a teraz ja muszę wyplątywać, więc nauczony doświadczeniem skorzystam z niego. Tutaj tą drugą połowę postawię sobie przy polu. Rękawiczki tu. Kurtka chyba niepotrzebna. W razie czego zrobię rundkę, to się po nią zatrzymam, jak byłaby mi potrzebna. Czapka też nie. Biorę, bo jeszcze taka pora roku, że nigdy nic nie wiadomo, to niech tu będzie. To co, jedziemy, nie? Odpalamy. Opatrzcie, znowu kontrolka coś tam. Ta żaróweczka nie styka. O, jest, świeci. Trzeba kupić oryginalne zegary, bo to dziadostwo takie to. Dobra, zgasła. Zatrzymy sobie. Teraz, jeżeli tu pojadę, potem wrócę, tam skończę. Jeżeli tu pojadę, tak, to tu skończę. To by im pasowało tutaj pojechać.
tutaj wyleciał. Zauważyłem, idę po niego. O. Teraz z trójki czy z czwórki będzie wolniej jechał na mniejszych obrotach. Dobra. Aha, jeszcze to trzeba podnieść. Idzie tam, no widzę. Dobra, idzie. Ta gałąź. To już drona zabierze. Słuchajcie, to się tak nie da, widzę. Jeszcze za duża dziura jest ustawiona. Bo za szybko mi to ziarno znika. No. To jest jakaś lipa. No i miałem wziąć worek, słuchajcie, no znowu to samo, nie wiem. Jeszcze zmniejszę tą dziurę. Tutaj na tym postoju ile mi wysypało, ale to nic nie szkodzi. To trzeba by jeszcze zmniejszyć, ale kurde blade ile? Przecież tam już jest taka szparka niewielka, że... Zobaczcie, jakie to jest maleństwo tutaj. I tak sypie. Zobaczmy teraz. No jeszcze jest za duża. Zobaczmy. Kurde. Może jeszcze trochę. Także widzicie, to ledwo co jest tutaj.
No teraz to już zatkałem chyba całkiem. Dobra, zostawiam tak. Teraz wsypię tą resztkę. Bo widzicie, miało mi starczyć, kurde, na tyle siania. Ale ledwo co wystarczy na ten kawałek. No ale nic. Dobra, tutaj włączę. Czwórka. Dobrze idzie. Coś tam zostało, ale też leci jak wariat. O co tu chodzi? On może gdzieś dziurawy jest. Będę musiał spróbować. No bo zobaczcie, to jest niemożliwe, żeby 25 kg na takie coś. Ta siewka to jest katastrofa. Dobra. Zobaczmy jeszcze tu. Jeszcze raz do tego baniaka. No teraz to nie zobaczymy, bo się trochę więcej zostało, całe szczęście. No ale co, i tak muszę wrócić po ten, to już rozsieję tutaj ten kawałek, co został, żeby się tu nie zaplątać. Dobra. No ale nie ma gdzie dosiać tego, bo jest dosiane. Dobra, pojedziemy jakoś tutaj przez to pole i tyle. To byłoby na tyle. Jadę po ciapka. Przebronuję to i ten temat będzie już zamknięty. No słuchajcie, doświadczenie wykonane. Okazuje się, że tam jak jest ten bałek w tej siewce, tam się uszczelka wyrobiła i to sypie cały czas, dlatego mi tak dużo ziarna poszło. Teraz zamknąłem całkiem ten przepływ, a i tak się ziarno sypie. Dlatego wziąłem te dwa worki, co mam jeszcze, i wysieję tam, co jest gotowe. A co mi zabraknie, to dokupię. Jechaliśmy na miejsce. Teraz będziemy siali. Jest jak jest. Ale mówię, to pole będzie wyglądało dużo lepiej w przyszłym roku. Teraz trzeba się zadowolić tym, co jest, i zrobić tak jak jest i tyle. Zobaczcie, tutaj kawałek łąk. Tam wszędzie dookoła lasy.
tak to wygląda tutaj. Widzicie? Taka jakby wyrwa po prostu w lesie jakimś. No ale to tak wygląda. Super mi się to podoba. Tymczasem trzeba te worki rozworkować. Zobaczymy, czy to się da tak jak tamten, bo tamten fajnie poszedł, widzicie? Widzieliście, znaczy się nie widzicie, tylko o, teraz tu. No i jest dobrze. I zrobione. Tutaj zawsze w tym miejscu są żurawie. A coś ich teraz nie ma. Bardzo często tutaj orły latają. Bardzo często. Nie wiem, czy widzieliście, któryś w filmiku pokazywałem. O, tam jakieś kruki. Ale kruków to tutaj wszędzie jest dużo. Nie jest to żadna atrakcja. Chociaż bardzo pożyteczne ptaszysko. Dobra. Teraz gdzie jest ten farfocel? Jest tutaj. O. Widzicie? I idzie. Elegancko. No i tutaj mamy w tej chwili 50 kg. Zobaczymy, na ile pójdzie teraz przy całkowicie zamkniętej tej szczelinie na dole. Leje się tylko przez... Leje się, sypie się. Tylko i wyłącznie przez... O kurna. Przez tamtą szparę, która jest gdzieś tam z tyłu i tyle. Także zobaczymy, dokąd mi to starczy. Jadę do końca z powrotem. Ile styknie, tyle styknie. No jedziemy. Tu jeszcze by się przydało ciężko przejechać jeszcze raz. Jedziemy teraz po bronę i zabronujemy tą robotę. A wy jak już? Po siewach? Przed? W trakcie? Co tam u was słychać? Co siejecie? Albo macie już posiane? Bo pewnie sporo z was oziminy posiało. Ja jestem na etapie przygotowywania, więc więcej mam tej roboty takiej przygotowawczej niż zbierania będzie plonów, ale kto wie, może się uda, zobaczymy w trakcie, liczę na to w każdym razie, że będę mógł to skosić, nawet jeśli będzie niewiele tego, zobaczymy w trakcie, jak to wyjdzie.
a tymczasem, jak mówiłem, jedziemy po brodę. No i jedziemy bronować. Także gorczycy jeszcze dokupię. Dosieję, co tam zabrakło. I będzie można się zająć trochę robotą przy domu. I z czerwoną 60-ką. Słuchajcie, bym nie podjechał tutaj do pola, to zawsze przez las. Czy z tej, czy z tamtej, to przez las. Szkoda, że słuchajcie, tak mało deszczu jest, bo ten kompostownik, co tutaj zrobiłem, no to te liście są trochę suche, ale ja tutaj wykopię jakąś studnię i będę to dodatkowo polewał, nawadniał, tak żeby było jak trzeba. A propos nawadniania, to powiem wam, że chciałem złożyć wniosek o nawadnianie, ale mi przeszło. Trzeba uważać na ten pniak tutaj, pniak, znaczy na to dziadostwo. O. Dobra. Teraz rozłożymy te brony. O. A przeszło mi, powiem wam, dlatego, że tak absurdalne dokumenty są potrzebne do tego, że praktycznie nie ma sensu. Rozmawiałem też... Gdzie to znowu, co tu trzyma? Aha, tu. Rozmawiałem też z doradcami, żeby to zrobić. No wyłaź. Co tutaj też się zaczepiło? No widzicie, i teraz, o, patrz, jeszcze tu się całkiem to rozpierdzieliło, no ale wytrzymać musi. Musi tą robotę wytrzymać i koniec, i se nie wyobrażam inaczej. Ale w każdym razie wracając, to się okazuje, słuchajcie, że nawet doradcy ci, którzy biorą pieniądze za to, to nie chcą o tym słyszeć, żeby to zrobić. Oni sami mówią, że to jest taka bzdura, że oni nie są w stanie tych dokumentów skompletować. Dobra, co to jest tutaj? To jest to zaczepione. O! Co się człowiek musi tu namordować przy tym, to jest głowa mała. O. Dobra. Teraz tu jest zaczepione. Tu jest zaczepione. To trzeba zaczepić. O. Tu zaczepione, tu też.
tu od spodu, tam od spodu. Dobra, i delikatnie sobie pojedziemy. Także na nawadnianie papierów nie składam. Nie będę sobie tym głowy zawracał. O. Zrobię, a od poniedziałku jeszcze zabiorę się, słuchaj.